Cześć, z tej strony Marcin z Family Fishing Team. Witam Was w naszym nowym odcinku na naszym kanale. Oczywiście dzisiaj zaprezentujemy Wam nasze kulki robione przez naszego kolegę Grzegorza. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Słuchajcie, zanim powiem Wam o tych kulkach, zanim je przedstawię, to na początku chciałbym Wam podziękować za tą aktywność na naszej stronie, która jest, i oczywiście na naszym kanale YouTube. Ja Was zapraszam na intro i za chwilkę widzimy się w filmie. Abracadabra. Okej, a więc słuchajcie, tak jak Wam na początku filmu mówiłem, że będę Wam przedstawiał nasze teamowe kulki, Bully Bites, to są nasze kuleczki teamowe o różnych smakach, możecie je również kupić, a także wygrać w naszych konkursach, które odbywają się na naszych stronach. Co więcej mogę Wam powiedzieć o tych kulkach? Słuchajcie, nasze kulki są robione na bazie naturalnych składników, nie ma nic tutaj chemicznego, nic szkodliwego dla ryb i dla naszych wód, dlatego te kulki absolutnie nie zaszkodzą ani nam, ani naszym wodom i naszym rybom. Oczywiście nic się z tym złego nie stanie. Tutaj zobaczycie z bliska, jak te kulki wyglądają. Za chwilę Wam powiem na ten temat dużo więcej. Słuchajcie, tu mamy akurat ananas. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tak wyglądają nasze kulki. Zobaczcie, nie są kulki twarde. Oczywiście są dobrze zrobione, żeby były miękkie i kruche. Jak widzicie, w środku mamy ziarna. Tak jak mówiłem, kulki nie są szkodliwe. Słuchajcie, do tego mamy dip, też o smaku ananasowym. Również dostaniecie go przy zakupie lub przy wygraniu właśnie tych kulek. Dip też jest robiony na naturalnej bazie i składnikach, także nic nikomu to nie zaszkodzi. Słuchajcie, przedstawię Wam za chwilę następną nasz produkt. Oczywiście teraz mamy orzech, znaczy nie, przepraszam, teraz mamy kokos. Słuchajcie, kokos jest opanierowany w specjalnej panierce. Również kulki nie są miękkie, do tego jak na razie nie posiadamy żadnego dipu, ale kulki są bardzo dobre, kulki się sprawdzają. Teraz mamy oczywiście orzech tygrysik, tutaj mamy gumę balonową i do tego mamy banan. Ja Wam za chwilę pokażę banan, jak banan wygląda. Również zobaczcie, jak widać ziarna. Do tego mamy również dip, żeby zadipować kulki. Słuchajcie, tak jak mówię, kuleczki naprawdę bardzo się sprawdzają, nie tylko na komercji, ale i na zbiornikach PZW. Kto śledzi nasz kanał, to na pewno to widzi. Słuchajcie, co dalej Wam przedstawię. Mamy gumę balonową, mamy oczywiście orzech tygrysi, tutaj dalej mamy pink coconut, dalej mamy truskawkę i śmietankę i na koniec mamy gruszkę. Do gruszki też dostaniecie dip, jak i do pink coconut. Nie wiem, że Wam tutaj odpieczętuję, pokażę, jak to wygląda. Oczywiście kulki są w różowym kolorze, jak sami widzicie, możecie zobaczyć, dip jest również do tego, żebyście mogli sobie zadipować. Okej, a więc co Wam więcej mogę powiedzieć o naszych kulkach? Tak jak mówię, kulki są robione na naturalnych składnikach, żadne nie zaszkodzą rybie. Wszystko jest tak, że po prostu macie bardzo dobre branie na to. Polecam oczywiście Wam i zapraszam do zakupienia naszych produktów, a także do tego, abyście śledzili naszą stronę Family Fishing Team, wpisujecie na Facebooku i oczywiście wyskoczymy. Możecie nasze kulaski, jak i inne super nagrody wygrywać w naszych konkursach, które są organizowane.
co miesiąc lub co dwa, a nie chyba, że wypadnie jakieś święto, to też i wcześniej. Słuchajcie, taka prezentacja na tyle, jeżeli będą następne jakieś nasze produkty, to również będziemy je Wam prezentować, jeżeli wyjdzie jakaś nowość, no to też zaprezentujemy. Oczywiście to jest nasza nowość, to jest nasza nowa linia produktów, oczywiście Bully Bites. Będą coraz bardziej rozprzestrzeniane, tak więc kto chce, to zapraszamy do kupna. Oczywiście możecie odezwać się na naszej stronie Family Fishing Team, tam dogadamy wszystkich szczegółów. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie naszego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiamy. No i oczywiście nasze nowe powiedzenie, albo grubo, albo wcale. Pozdrawiam Was, Marcin. Trzymajcie się i cześć. Dołącz do Family Fishing Team, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.